Cześć, z tej strony Marta. Witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o książkach, które udało mi się przeczytać w sierpniu. Jeśli chodzi o sierpień, to mówiąc o liczbie książek, nie przeczytałam dużo, bo 5 książek, ale jeżeli mówimy o liczbie stron, to całkiem sporo, bo wśród tych 5 książek znalazły się 2 grubaski, a tak naprawdę przez większość sierpnia czytałam jeszcze Przeminęła z wiatrem, które już w ogóle skończyłam, także sukces, ale o tej książce powiem Wam więcej w podsumowaniu września, ponieważ skończyłam ją już we wrześniu, także dzisiaj o Przeminęło z wiatrem nie będziemy mówić, natomiast wspominam ze względu na to, że jest to jednak potężna cegła i naprawdę sporo czasu w sierpniu mi zajęła, także 5 książek, ale zaraz zobaczycie, że były to dość grube książki i właśnie pierwszą z tych książek, po które tak naprawdę sięgnęłam spontanicznie w sierpniu, bo nie planowałam jej czytać akurat w tym miesiącu, była książka Niewidzialne życie Adi LaRue, czyli książka, która tak naprawdę od końcówki poprzedniego roku, kiedy jeszcze w Polsce nie została wydana, zbierała mnóstwo rewelacyjnych recenzji, każdy się tą książką zachwycał, wszyscy mówili, że jest to taka naprawdę Victoria Schwab w najlepszym stylu, w najlepszym wydaniu. Na początku tego roku ta książka wyszła w Polsce, no i oczywiście trudno było nie być nią zainteresowanym, tak więc i ja kupiłam sobie Niewidzialne życie Adi LaRue tuż po premierze. Było trochę kontrowersji co do wydania tej książki, mnie się to wydanie akurat z tymi niezapominajkowymi stronami bardzo podoba. Rzeczywiście te tutaj brzegi barwione trochę rozpraszają podczas czytania. Nie sądziłam, że będą rozpraszać, ale rzeczywiście tak było, także podpisuję się pod tym, co mówiły inne osoby na ten temat. Natomiast abstrahując od wydania, pytałam się Was na Instagramie, kiedy tę książkę zaczynałam, czy myślicie, że ta książka mi się spodoba, bo znacie już trochę mój gust i po prostu byłam ciekawa, czy uważacie, że to jest książka dla mnie, czy nie do końca. I sporo osób napisało mi, że ta książka mi się nie spodoba, że mnie rozczaruje, a powiem Wam, że wcale mnie nie rozczarowała. To znaczy, od razu mówię, że też nie jest to jakiś wielki ulubieniec, żebym się zachwycała, ale naprawdę bardzo, bardzo mi się ta książka podobała i bardzo przyjemnie spędziłam z nią czas i przeczytałam ją stosunkowo szybko, bo mimo, że tutaj ta fabuła może nie jest jakaś bardzo, wiecie, szybka, tutaj nie ma jakiejś pędzącej akcji, to naprawdę się w tę historię wciągnęłam. A o czym jest to historia? Myślę, że już wszyscy doskonale wiedzą, natomiast mamy tutaj właśnie tytułową Adi, która żyje sobie chyba w 1714 roku i wiedzie, no wiadomo, takie życie, jakie wiodły kobiety w tamtych latach, to znaczy ma wyjść za mąż, za człowieka dużo starszego od niej, który ma już tam 2 dzieci z poprzedniego małżeństwa, natomiast jest wdowcem. No i właśnie rodzice wydają ją za mąż za tego człowieka. Ona nie chce wyjść za mąż. Przede wszystkim pragnie czasu i wolności. To jest takie jej największe marzenie. I zawiera pakt z diabłem, czy z jakąś taką scieniem. On jest tutaj też różnie nazywany, ale no z jakąś taką siłą nieczystą. Zawiera pakt, który gwarantuje jej to, że właśnie ten czas dostanie, że będzie nieśmiertelna, będzie żyła wiecznie. Oczywiście wiążą się z tym pewne skutki uboczne. I skutkiem ubocznym w przypadku Adi LaRue jest to, że nie może zostać zapamiętana. To znaczy w momencie, kiedy ona znika z pola widzenia danej osoby, ta osoba automatycznie zapomina, że w ogóle kiedykolwiek Adi w swoim życiu spotkała. Także nie ma tutaj mowy o nawiązaniu jakichkolwiek relacji, a o głębszych relacjach to w ogóle może zapomnieć. No i po wielu, wielu latach takiej samotnej tak naprawdę tułaczki, kiedy Adi poznaje w swoim życiu wiele osób, z którymi chciałaby się zaprzyjaźnić, chciałaby nawiązać jakieś relacje, a nie może tego zrobić, dociera do niej, że to był błąd. Że ta nieśmiertelność to nie jest dar, a wręcz przekleństwo. No i jest po prostu zrozpaczona tym, że nie może zostać zapamiętana. Jest to oczywiście wszystko takie bardzo faustowskie, to jest oczywiście no, bardzo silne nawiązanie do Fausta, w ogóle do takiego bardzo starego motywu zawierania paktu z diabłem. Trochę odgrzewany kotlet, natomiast uważam, że podany w takiej bardzo przystępnej formie. Naprawdę bardzo mi się spodobał ten pomysł, który wykorzystała akurat Victoria Schwab, to znaczy, że główna bohaterka nie może zostać zapamiętana, bo to jest w ogóle książka o pamięci. Ona też, wiecie, nie może na przykład spisać swojej historii, nie może, no nie wiem, w żaden sposób nie może zostawić po sobie śladu, ponieważ wszystko tak naprawdę znika, nic nie jest trwałe, nic co ona wykona, czy napisze, czy stworzy, czy nawet jest taka scena, kiedy ratując się ugadza kogoś nożem i ta rana też jakby znika bardzo szybko, ponieważ właśnie Adi nie może na nikim wywrzeć absolutnie żadnego śladu, natomiast ktoś inny może to zrobić i mamy tutaj takie przebitki w różnym czasie, kiedy Adi no jest na przykład właśnie w XVIII wieku, czy później w XIX i spotyka różnych artystów i gdzieś tam zachowują się jakieś jej wspomnienia na przykład na obrazach, chociaż ci sami artyści nie są świadomi tego, że to jest kobieta, którą kiedyś w życiu spotkali, to jednak gdzieś tam tkwi w ich głowie taka myśl, że ktoś taki był i na przykład właśnie pojawia się na różnych jakichś obrazach, zupełnie nie wiadomo skąd tak naprawdę i to jest też tak fajnie opisane, że wiecie, później nikt tak naprawdę nie wie, kto był inspiracją dla artysty, co to za tajemnicza kobieta na przykład na tym obrazie czy coś, także to było naprawdę bardzo fajne. Natomiast to, do czego mam zarzut wobec tej książki, to to, że autorka bardzo, bardzo słabo przedstawiła realia właśnie tej XVIII-wiecznej Francji, bo początek tej książki rozgrywa się we Francji i tak przeskakujemy między tym XVIII wiekiem, a współczesnością w Nowym Jorku i ta współczesność jest opisana naprawdę bardzo fajnie, widać, że autorka wie, o czym pisze, że zna miasto, no ale niestety właśnie ta XVIII-wieczna Francja jest potraktowana tak bardzo po macoszemu. W ogóle nie ma tutaj klimatu absolutnie żadnego. Tak naprawdę ta akcja mogłaby się rozgrywać w każdym innym czasie. Także no tutaj trochę szkoda, bo jednak z takim pomysłem na książkę, z takim pomysłem na historię chciałoby się
żeby ten XVIII wiek, ta przeszłość, a w zasadzie teraźniejszość dla głównej bohaterki, żeby ona była jednak tak dobrze oddana, a nie jest. Mimo wszystko książkę oceniłam chyba na 4 gwiazdki na 5, także naprawdę bardzo mi się podobała i cieszę się, że ją przeczytałam, chociaż do ulubieńców nie trafi. Następnie przeczytałam książkę, która znalazła się w moim TBR-ze na sierpień i był to reportaż Swietłany Aleksijewicz Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. O tej książce już bardzo dużo na moim kanale mówiłam, bo jest taki reading vlog właśnie, gdzie czytam tę książkę i też inne książki. Jest to vlog z Mazur, także odsyłam Was tam, bo tam naprawdę dużo na jej temat mówię. Natomiast tak w skrócie tutaj, jest to bardzo znany reportaż. Autorka zresztą jest laureatką Literackiej Nagrody Nobla, nie chyba za tą książkę, wydaje mi się, że za Czarnobylską modlitwę, albo może za Całokształt twórczości. W każdym razie wydaje mi się, że to jest taki jeden z najbardziej znanych reportaży tej autorki właśnie. I jest to historia, a w zasadzie zlepek różnych historii kobiet, które walczyły w wojsku. W Wojsku Radzieckim warto zaznaczyć, bo ja nie wiem, z jakiegoś powodu mnie to zaskoczyło, mimo tego, że wiem przecież, że autorka pochodzi z Białorusi, że no, będzie opisywać tę wojnę z perspektywy Związku Radzieckiego. Natomiast wiecie, wydaje mi się, że tak nam się wpaja, że tylko Polacy walczyli w tej wojnie, że tak naprawdę zapominamy o tym, że mimo tego, że ZSRR był oczywiście agresorem i naszym wrogiem, to jednak ci ludzie, którzy walczyli po stronie ZSRR, to też byli ludzie, którzy mieli takie same plany, takie same marzenia. To są ludzie, którzy tak samo nie chcieli wojny, jak i my. I uważam, że to właśnie ta książka bardzo dobrze pokazuje. Bardzo dobrze pokazuje to, jak uniwersalna jest taka krzywda, która się dzieje ludziom po prostu w czasie wojny, niezależnie od tego, po której stronie walczą. I to chyba najbardziej w tej książce mnie właśnie uderzyło. Natomiast ciężko mi było przebrnąć, szczególnie na początku, bo później już trochę do tego przywykłam, przez styl pisania Swietłany Aleksijewicz, ponieważ to jest autorka, która bardzo lubi wielokropek. I te wielokropki są tutaj tak nagminne, że one strasznie wybijały mnie z rytmu czytania. Bardzo mnie rozpraszały podczas czytania. No i nie do końca pozwoliły mi się wczuć w tę historię. Z czasem rzeczywiście było lepiej i jest to na pewno bardzo dobry reportaż, bardzo przejmujące historie, no warte poznania po prostu, także reportaż zdecydowanie polecam. Natomiast wiele osób również w komentarzach pod tamtym filmem mówiło mi, że Swietłana Aleksijewicz lepiej poznawać w wersji audiobookowej, właśnie przez to, że no nie widać tych wielokropków, które tak bardzo rażą w oczy, bo no widzę, że nie jestem po prostu jedyna, która tak to odbiera. Także być może po inne książki tej autorki właśnie sięgnę w tej formie, spróbuję przynajmniej, ponieważ ja z audiobookami nie do końca się lubię, nie potrafię się tak skupić, ale zobaczymy, kto wie. Na pewno chciałabym przeczytać inne jej książki, ale no myślę, że nie od razu, może za jakiś czas. Kolejna książka to coś, po co sięgnęłam dosyć spontanicznie, bo tak naprawdę nie planowałam czytać żadnej książki Klaudii Bianek, bo właśnie o tej autorce jest tutaj mowa. Natomiast pewnego dnia jakoś tak zupełnie, nie wiem skąd, naszło mnie, żeby przeczytać jakąś jej książkę. Wiem, że jest to bardzo lubiana pisarka i wiem też właśnie, że wygrała konkurs wydawnictwa Czwarta Strona na powieść i dzięki temu ta jej pierwsza powieść została wydana. Od tamtej pory wydała już sporo. Tę książkę czytałam na Legimi, więc tutaj wkleję Wam okładkę. Jest to jej debiut, czyli książka Jedyne takie miejsce. No i niestety okropnie się tą książką rozczarowałam. O niej zresztą też mówię więcej w tym samym blogu, w którym mówię o książce Wojna nie ma w sobie nic z kobiety. To jest taka bardzo prosta, bardzo sztampowa historia. Dziewczyny, która wychowuje się w biednej rodzinie na wsi, wychowuje ją babcia, ponieważ jej matka zmarła, kiedy ona była bardzo mała, tam miała chyba 3 latka. Natomiast ojciec od niej odszedł, no i została pod opieką babci właśnie. Żyje w biedzie i z tego powodu jest wyśmiewana przez swoich rówieśników, ponieważ nie stać ją na najnowsze ubrania, na jakieś, wiecie, super fajne gadżety i tak dalej. A w dodatku jako 15-latka zachodzi w ciążę. My ją poznajemy jako 18-latkę, kiedy ma 2-letniego synka. Natomiast tajemnicą w tej książce jest tożsamość ojca tego dziecka i to jest podkreślane na każdym kroku, że ona nie chce tego zdradzić, że ona nigdy tego nikomu nie powie, nie wie tego nawet jej najbliższa rodzina, czyli właśnie babcia oraz taki pan Tadek, taki sąsiad, który tak naprawdę jest dla niej dziadkiem, ponieważ jej dziadek też już nie żyje od wielu lat. Ona go chyba nigdy zresztą nie poznała i właśnie pan Tadek pełni taką funkcję dziadka, jest z nim bardzo blisko. No i pan Tadek to jest jednocześnie dziadek Alana, czyli chłopaka, z którym w dzieciństwie bardzo mocno się przyjaźniła. Główna bohaterka ma w ogóle na imię Lena. I oni byli takimi naprawdę bardzo bliskimi przyjaciółmi. Alan przyjeżdżał na każde wakacje do dziadka i spędzali ze sobą całe wakacje, powierzali sobie, wiecie, takie największe sekrety i tak dalej. Aż w pewnym momencie Alan przestał z jakiegoś powodu przyjeżdżać. Wiemy tylko tyle, że coś poróżniło właśnie pana Tadka z ojcem Alana, czyli z synem pana Tadka. Nie wiemy natomiast co i to się nie wyjaśnia do samego końca. Wiemy, że te relacje nie są dobre, ale nie wiemy dlaczego i to też bardzo im przeszkadzało. Mamy taki wątek poruszony, a on w ogóle nie jest w żaden sposób rozwinięty, ani no, nic nie jest w tym temacie powiedziane. Natomiast pewnego dnia po takim trudnym rozstaniu z wieloletnią dziewczyną Alan postanawia przyjechać na wieś do dziadka, odciąć się od życia w Warszawie. No i ta przyjaźń z Leną zawiązuje się na nowo. Oczywiście oboje są już dorosłymi ludźmi. Lena ma 18 lat i 2-letniego synka, natomiast Alan ma lat tam chyba 20. No i nawiązuje się między nimi głębsza relacja, ale ta relacja jest dość skomplikowana, bo oboje boją się wyjść poza te ramy przyjaźni. No i wiecie, to jest taka historia naprawdę bardzo, bardzo schematyczna. My doskonale wiemy od samego początku, jak to się potoczy, co tam się wydarzy. Jedyne, co jest tajemnicą w tej książce, to tożsamość ojca właśnie tego dziecka. Natomiast kiedy ta tożsamość wychodzi na jaw, to uważam, że Alan zachowuje się bardzo źle, bardzo niesprawiedliwie w stosunku do Leny. I to też bardzo mi się nie podobało właśnie, jak to się wszystko potoczyło. Język tej powieści też jest bardzo słaby. Naprawdę ta książka jest napisana tak bardzo, bardzo prosto, banalnie,
No, kiepsko, kiepsko to wygląda, kiepsko mi się to czytało. Natomiast ja nie chcę skreślać tej autorki, ponieważ też wiem, że to jest książka, która była pisana na konkurs, więc na pewno Klaudia Bianek też była pod ogromną presją czasu. Od tamtej pory wydała już mnóstwo innych książek i wiele ludzi uwielbia jej książki, więc być może za jakiś czas jeszcze sięgnę po coś innego, jeżeli chodzi o tę autorkę. Natomiast jedyne takie miejsce bardzo mnie rozczarowało i no, była to jedna z najsłabszych książek zdecydowanie, jakie czytałam w tym roku. Kolejna książka, jaką czytałam, to coś, co było w moich planach w ogóle na cały rok 2021 i bardzo się cieszę, że udało mi się w końcu po tę książkę sięgnąć. A jest to Wojna Makowa Rebeki F. Kwang. O tej książce wiedzą już chyba wszyscy. W tym roku całkiem niedawno wyszedł trzeci tom. I też właśnie za sprawą tego trzeciego tomu ostatnio o tej książce zrobiło się bardzo głośno. No i stwierdziłam, że kurczę, muszę w końcu dowiedzieć się, o co chodzi z Wojną Makową, czemu ta seria jest tak popularna. No i rzeczywiście jest to bardzo dopracowana książka, szczególnie biorąc pod uwagę to, że jest to debiut pisarski autorki. To naprawdę, no jest to świetnie wykreowany świat. Autorka tutaj bardzo dużo czerpie z mitologii azjatyckiej, z historii właśnie tego regionu i w ogóle z takich wydarzeń, no właśnie historycznych. Także mamy tutaj na przykład takie dosyć silne odniesienia do wojen opiumowych. Te wszystkie takie kraje, które są tutaj stworzone, to są stworzone właśnie na podobieństwo prawdziwych krajów. Ta główna kraina, która nigdy nie pamiętam jak się nazywa, bo te nazwy są naprawdę bardzo trudne, to są Chiny, jak nie trudno się domyślić. Ci najwięksi wrogowie, z którymi tutaj właśnie ta cała wojna się odbywa, to jest taki kraj stworzony na wzór Japonii. Natomiast jest już taka tajemnicza wysepka tutaj, z której pochodzą tacy ludzie nie cieszący się wielką sympatią, powiedzmy. To jest wysepka stworzona na kształt Tajwanu, a na przykład główna bohaterka ma w sobie wiele cech Mao Zedonga, także jak widzicie, autorka tutaj naprawdę bardzo mocno czerpie z takich źródeł historycznych i wychodzi jej to bardzo, bardzo dobrze. Natomiast muszę przyznać, że tutaj zdecydowanie bardziej podobała mi się pierwsza część tej książki. Ja też o tej książce już bardzo dużo mówię w tym samym vlogu, w którym mówiłam o poprzednich dwóch książkach, także też tutaj tylko tak skrótowo powiem, co myślę. Ta pierwsza połowa, kiedy nasza główna bohaterka jest w Akademii Wojskowej i szkoli się właśnie na to, żeby być żołnierką, jest dla mnie zdecydowanie ciekawsza niż ta druga połowa, gdzie toczą się te właśnie walki i te same takie sceny akcji. Nie do końca mnie przekonały, natomiast doceniam właśnie to, jak bardzo autorka, jak duży research musiała zrobić autorka, żeby stworzyć tę książkę, żeby wykreować ten świat. Także na pewno jest to książka warta uwagi. Natomiast znowu, podobnie jak w przypadku Adi LaRue, jest bardzo dobra, ale nie jest to ulubieniec i nie jest to taka książka, żebym się zachwycała. Myślę, że za jakiś czas sięgnę po kolejny tom, chociaż no, nie wydarzy się to raczej szybko, bo trochę przeraża mnie to, że z tego co słyszałam, to właśnie ten drugi tom to są głównie te sceny walki. Czyli coś, co nie do końca mnie przekonało w tym tomie, także troszkę mam obawy, ale mimo wszystko chciałabym kiedyś po Republikę Smoka sięgnąć. I ostatnia książka, którą udało mi się przeczytać w sierpniu, to Zima Ali Smith, czyli kolejna książka z mojego TBR-u. Znowu bardzo się cieszę, że w końcu po tę książkę sięgnęłam, bo no, zima leży u mnie od zimy, tak naprawdę, ponieważ ta książka dotarła do mnie właśnie tuż po premierze, także premierę chyba miała w lutym albo w marcu, jakoś tak, i od tamtej pory nie mogłam się za nią zabrać, a jesień przecież wywarła na mnie naprawdę ogromne wrażenie. No i Zima to też jest bardzo, bardzo dobra literatura. Tutaj na samym początku już muszę zaznaczyć, że Ali Smith, przynajmniej te dwie książki, które miałam okazję już przeczytać, czyli Jesień i Zima, to jest naprawdę taka literatura bardzo ambitna, trudna bardzo, taka literatura, gdzie trzeba skupiać się na każdym, absolutnie każdym słowie, bo tutaj wszystko ma znaczenie. I tak jak w przypadku Jesieni bardzo dużo mieliśmy nawiązań do Dickensa, do opowieści o dwóch miastach, ale również do Szekspira, tak tutaj cała ta książka to jest takie jedno wielkie nawiązanie do opowieści wigilijnej. Zresztą pierwsze zdanie otwierające tę powieść to jest parafraza pierwszego zdania właśnie opowieści wigilijnej. No i mamy też tutaj ten motyw Bożego Narodzenia, mamy też takiego Scrooge'a, ponieważ w ogóle jeżeli chodzi o bohaterów tej książki, to takimi głównymi bohaterami jest Sofia, która właśnie jest tym takim, no, takim dosyć mocnym nawiązaniem do Scrooge'a. Mamy jej siostrę Iris oraz syna Sofii Arta, a także Lux, która pełni rolę takiej zastępczej dziewczyny Arta, ponieważ Art na początku tej powieści rozstaje się ze swoją dziewczyną Charlotte i wstydzi się pojechać na święta do swojej matki właśnie bez Charlotte i na przystanku autobusowym poznaje Lux, która w ogóle pochodzi z Chorwacji i prosi ją o to, płaci jej za to, żeby ona udawała jego dziewczynę Charlotte. No i właśnie przyjeżdżają do jego matki na takie święta, chociaż tak naprawdę nikt w tej rodzinie za bardzo się nie lubi. I Lux będzie takim trochę spoiwem łączącym tę rodzinę. Natomiast mam wrażenie, że jeżeli chodzi o ten cykl Ali Smith, to o fabule opowiada się bardzo ciężko, bo też fabuła nie jest tutaj tak do końca ważna. Ważniejsze wydaje mi się jest to, co ta fabuła przekazuje. No i tutaj mamy też oczywiście całe to tło takie polityczno-społeczne. Oczywiście Brexit dalej jest bardzo obecny. Główna bohaterka zresztą pochodzi z Chorwacji, więc też mamy takie nawiązania do tego, co ten Brexit znaczy w jej przypadku. Ale mamy też sytuację, która teraz obecnie też jest bardzo, bardzo na czasie, ponieważ mamy sytuację z uchodźcami, o tym, czy powinniśmy przyjmować, czy nie przyjmować uchodźców. No jest tutaj mnóstwo takich odniesień właśnie i no, te książki są bardzo trudne i ja wiem, że ja nie wynoszę z nich nawet połowy tego, co mogłabym wynieść, bo to są takie książki do wielokrotnego czytania, wiecie, do szukania tych nawiązań, do szukania takich połączeń zarówno z literaturą i sztuką, jak i właśnie z wydarzeniami politycznymi. Także naprawdę trzeba tym książkom poświęcić sporo uwagi. Jeżeli chodzi o takie moje osobiste odczucia, to zdecydowanie Zima nie wywarła na mnie aż takiego wrażenia jak Jesień. Gdzieś tam po prostu na takim osobistym
tym poziomie nie trafiła do mnie tak bardzo, natomiast wciąż jest to bardzo dobra książka. Słabsza od jesieni według mnie, natomiast tak jak wspomniałam, są to takie moje wyłącznie subiektywne gdzieś tam odczucia, po prostu trafiła do mnie mniej. Niemniej jednak nadal jest bardzo dobra, no ale musicie się nastawić na to, że rzeczywiście trzeba te książki czytać w bardzo dużym skupieniu. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o książki, które udało mi się przeczytać w sierpniu. Tak wygląda ten stosik, plus oczywiście Klaudia Bianek i jedyne takie miejsce, które czytałam na Legimi. Dajcie koniecznie znać, czy czytaliście którąś z tych książek, czy podzielacie moją opinię i jakie książki Wam udało się przeczytać w sierpniu oraz czy trafiły się wśród nich jakieś perełki, które chcielibyście polecić. Ja jak zawsze bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego filmu do końca i do zobaczenia w kolejnym. Cześć!